Hej, hej. Witajcie po krótkiej przerwie. Coś tam dzisiaj postaram się dla was nakręcić, co obiecałem wam w tej zakładce społecznościowej. Tam wrzuciłem trzy tematy. Będę kręcił, no nie wiem, czy z jakąś regularnością, tak? No ale postaram się. Słuchajcie, postaram się, bo umie tak. Jeszcze nie udało się posprzątać bałaganu, że tak powiem, także nie wiem, jak to będzie wychodziło, ale do tematu. Słuchajcie, tak jak żeście głosowali, tak będę starał się w takiej kolejności kręcić. Na dzień dzisiejszy wygrywa nowy rok, nowy klamot, tak? Czyli jaki pistolet kupił Sebastian. Później zrobimy materiał o modernizacji. Tak w cudzysłowie powiem, systemu spustowego w sztucerach, tak? I na koniec zrobimy trzeci film o matach strzeleckich, bo też było spore zainteresowanie tematem. Więc tak, przygotowałem sobie rekwizyty, to nie żaden z nich nie dotyczy dzisiejszego materiału. Dzisiejszy materiał będzie o... Myślę, że widać. Glock 43X. Dlaczego przygotowałem rekwizyty? Rekwizyty są skalą porównawczą, czyli powiedzmy typowy Glock, no ten taki stuningowany, nie mój, ale piękny jest. Pożyczyłem od kolegi właśnie do dzisiejszego filmu. Może odłożę CZ-kę. Chciałem wam pokazać, czym się różni klasyczna 17 od 43X, którą nosimy przy dupie, tak? Zobaczcie. Myślę, że widzicie, jaka jest różnica w wielkości jednego i drugiego. A teraz może porównamy go do CZ75 Tactical Sport. Mamy 75. Ta-dam! Zobaczcie, wygląda jak dziecko. Jak dziecko normalnego pistoletu. Pełnowymiarowego, normalnego. Pełnowymiarowego pistoletu, tak powiedzmy. Tak po szybkości. Słuchajcie, nie będę żadnych tam danych technicznych wam wrzucał, bo to bez sensu. Znajdziecie sobie wszystko doskonale w internecie. Z takich najważniejszych rzeczy to jest oczywiście oprócz jego wielkości, jego grubość. Patrzcie, klasyczna 17. Postaram się tak stanąć i pokazać wam z bliska, żebyście widzieli. Widzicie? Szerokość zamka tu i tu. I druga bardzo ważna cecha, dla której kupiłem, właśnie wybrałem 43X, to jest, przyjrzyjcie się, jak jest... Może ja leciutko rozsunę, kurwa, że mnie upuścił. Widać? Widać? Nie widać? Dobra, wyostrza. O! Jak jest ładnie wyoblony przy klasycznym Glocku, który, no, wszyscy doskonale wiemy, cegła, prawda? Może jeszcze pokażę wam różnicę w chwytach. Tak, żebyście to zobaczyli. O, chyba teraz będzie widać, wyostrze. Jaki ten jest wąziutki? 43, jaka jest wąska? 17, jaki kloc. Po co Sebastianowi taki pistolet? Już wam mówię. Zawsze, od zawsze byłem bardzo sceptycznie, to tak delikatnie mówiąc, sceptycznie nastawiony do Glocka. Nigdy mi się z tego pistoletu nie strzelało dobrze. Nigdy nie podobał mi się design tego pistoletu. Uważam, że jest po prostu brzydki. Glock jest ogólnie brzydki. Ma fatalny spust. W ogóle nie nadający się do strzelania sportowego, nawet do dynamiki. Ludzie, którzy kupują Glocki, to pierwsze co to wymieniają systemy spustowe, bo no to jest fuck up, ogólnie rzecz biorąc. Dla mnie po co i dlaczego Glock?
Dlatego, że tak, szukałem pistoletu kompaktowego, ale chciałem dostać pistolet z pełnym chwytem. Nie tak jak te mikrokompakty, które mają chwyt na dwa palce i tak naprawdę przy kalibrze 9x19 no, trzeba mocno walczyć, żeby go utrzymać w ręku przy strzale. Chciałem mieć możliwość zaciśnięcia całej dłoni. Chciałem, żeby pistolet był możliwie wąziutki tutaj, właśnie nosząc go przy tyłku, żeby jak najmniej odstawał, żeby był łatwy właśnie w dobywaniu z kabury i ponownym umieszczeniu go, tak? Czyli żeby był możliwie obły. No i to, co niewielu producentów nam daje, żeby był pozbawiony wszelkich bezpieczników, takich mechanicznych, nastawnych, przestawnych. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że taki bezpiecznik, jeżeli to ma być pistolet, który ewentualnie ma zapewnić nam bezpieczeństwo, to jest tylko i wyłącznie dodatkowa komplikacja. Bo w chwili stresowej możemy po prostu zapomnieć, w jakim stanie umieściliśmy broń w kaburze. I jeżeli była zabezpieczona, to może już nie być czasu. Ale nie. To nie jest tak, że ja jakieś tam czarne scenariusze tworzę, że ktoś mnie chce napaść, będę się bronił za wszelką cenę. Nie. Ciekawostka. Pistolecik został kupiony w najważniejszy cel, jaki był do zakupu tego pistoletu. To jest to, że będzie to moja broń służbowa. Taki służbowy młotek, którego będę używał. Wiecie co? Jeszcze nie powiem, co to za służba, bo jeszcze chwilkę dajcie mi. Jak już dojdzie co do czego, nakręcę na temat służby oddzielny film i się pochwalę, dobra? Tymczasem zapraszam Was na strzelnicę. Zobaczycie, co mi się udało z tej popierdółki strzelić. I co? Widzimy się za jakiś tam czas przy następnym materiale. Hej, trzymajcie się. Glock 43X, 10 metrów. Zobaczymy, co ta kruszyna potrafi. Ten tam średni. Dwa razy to i raz to. Dwa razy dwie, razy dziesiątki. Nie, dwie dziesiątki. Tak. Dwa razy dwójkę i poszło, tak? Ale ja na tym. Słabo. PFA. Pistoletowy. Jakbym miał wypolerowane jeszcze wieści, to jak kurwa, no to jest człowieku. Tu w ogóle nie ma wiesz. Niektóre są takie jeszcze pompomańkowe. I źle. Nie jest jak na takiego jak na taką kruszynkę, takiego skrzata. Dobra, przejedziemy teraz na 25, spróbuję strzelić 25 metrów. Tarcza na 25 metrach. Czy dam radę trafić? No tarczówka to nie jest, ale zobaczcie. 5 strzałów. Zaraz dołożymy jeszcze 5, spróbuję obniżyć trochę punkt celowania. No dobra. Dwa strasznie zerwałem, ale zobaczcie. Tragedii bym powiedział nie ma, nie? Oprócz tych dwóch, które spieprzyłem centralnie. Także z tego małego gnojka da radę nawet na 25 metrów coś tam zdziałać. Hej!